Cześć, jesteśmy po drugim etapie Costa Blanca Bike Race. Była to jazda indywidualna na czas na dystansie około 14 km, kończąca się dość spektakularnym podjazdem, który tutaj widzimy. Ja czułem się całkiem nieźle, myślę, że pojechałem na miarę swoich możliwości, także jestem zadowolony. Początek trasy był o tyle trudny, że można było się gdzieś pogubić tutaj w lokalnych chaszczach, a ostatnie 10 minut to po prostu jazda tyle, ile się miało pod nogą.